Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Mamy teraz porozmawiać z Gidrickiem, więc będziemy kierować się w jego kierunku. Na spokojnie przemierzając tutaj te wszystkie piękne krainy. Tutaj jeszcze mamy trochę żelaza, więc oczywiście sobie z tego skorzystamy. Jeszcze trochę malin. O, nawet żółte maliny są dostępne w grze. To jest bardzo ciekawa informacja. Nie wiem, czy jedliście. W ogóle występuje też taka odmiana jak czarne maliny. I nie mam tu na myśli jarzyn. Moja mama ma na działce właśnie wszystkie trzy rodzaje. I naprawdę są bardzo smaczne. Ogólnie bardzo lubię maliny, więc... Nie wiem, czy kolor ma tu jakiś większy wpływ, ale wizualnie na pewno wygląda to ciekawie. Na dobrą sprawę, jak już tutaj ładnie sobie doszliśmy do ścieżki, dosiądźmy naszego wierzchowca, z którego de facto nie korzystamy zbyt często. Zlokalizujmy sobie tutaj obszar. Podjedźmy może od tej strony, będzie wygodniej. See that our flitches of arrows enough for everyone. 22 a man. Giedrich. Eivor. Have you dealt Edwin a few bruising blows? I have. She'll feel the pain soon enough. Excellent. My men are itching to attack the fortress, but we'd be fools to force it now. Why is that? On account of Edwin's got too many traps and defenses. Her springalds cut us to bloody stumps before they poured boiling oil upon us like a summer tempest. Keep the men at the ready. I'll slip in alone and see what I can do about these defenses. By my joints and ankles, you're a tough one. Zlokalizuj i osłab zamkowe instalacje obronne, zniszczone lub uszkodzone balisty i kotły z olejem. No dobrze, widzę, że tutaj ich kilka mamy. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Mniej więcej są w tym samym... Ulala! Trochę ich jest. No dobrze. Mamy już początek grudnia. Ja już praktycznie wszystkie prezenty mam kupione, chyba że ewentualnie jeszcze trafiłabym na jakieś prawdziwe promocje, to zapewne wtedy bym się mogła jeszcze pokusić o jeszcze jakieś dodatkowe. Ile tu tych lisków? Jakieś dodatkowe zakupy. Te futra z lisa... O kurczę, patrzcie. Sporo ich tutaj. Dobra. Nie, żebym chciała tutaj na nie polować, ale te futra w grze zdecydowanie mają swoją wysoką wartość. A na nadmiar gotówki tutaj nie narzekamy. Keep looks impregnable. That will be Edwin's last stand.
Have a look, Sunan. No dobrze. Co by nie było, to... Na dobrą sprawę to... Nie widzę tutaj żadnego bocznego wejścia. Ktoś nas dostrzegł. No gdzie jesteś? Tutaj. Możesz, kurczę. Czemu to nie strzela? Wejdźmy sobie. No i po co tyle szumu? No dobra, tutaj weźmy sobie strzały. Już jesteśmy. Jakoś tutaj powoli musimy się poruszać, by zlokalizować te... Nie. Jak ja nie lubię tych dzid. Dosyć, że zadają dużo obrażeń, to naprawdę... Aż ty. Weźmy sobie tutaj. Sporo ich się tutaj narobiło. Dobra. Przeszukajmy. Powiem wam, że jeśli chodzi o kwestie tych kurz, to naprawdę zadają niemałe. The Springles are large boltcasters. I must disable them. Dobra. Fajna sprawa. Muszę się przyznać. Trochę wyżej. Świetnie. Tak to można z nimi walczyć. Oj kurczę. Tak to można z nimi walczyć. Ja nie mogę bardziej w prawo. Ajajajajaj. Dobra. Fajnie, że podszedł. Mamy tu jeszcze kogoś. Ulala, dobra. No, pobawmy się jeszcze. Spodobało mi się, nie będę ukrywać. Tu, tak, dokładnie, widziałam kogoś. Dobra, jest jeden. Tu jeszcze jest kolejny. Dobra. Dobrze, że tak jakby naładowanie tej kuszy zajmuje im trochę czasu, więc jakby nie jesteśmy... Oj, nie jesteśmy od razu tak jakby mocno od razu narażeni na te mocniejsze ataki z ich strony. Jeszcze chcę
Kto tu jeszcze? Ty jesteś. No witam. Kurczę, nie mogę bardziej w prawo z... O, dobra, dobrze. Świetnie. Ktoś mnie tu bije? Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Stąd chyba wszystkich wystrzelam. A, dobra. Oni się tutaj chyba nie spodziewają za bardzo tych ataków z mojej strony. Ale naprawdę fajna sprawa. Ktoś chyba się zbliża do nas, ale... Chcę tutaj na spokojnie jeszcze zobaczyć. Nie, wychodzi na to, że tutaj z tej strony wszyscy. Wejdźmy sobie... A, zejdź. Tutaj mamy jeszcze. Dobra, chodźmy na górę. Pełny zapas. No, gdzie jesteś? Tutaj sobie może... Dam radę tutaj postrzelić? Kurde, no. Nie da rady dostrzelić do tamtąd. Chciałam te dzbany rozwalić, nie? Możemy sabotować. A, czyli jak będą chcieli, to mogą... To chyba im wybuchnie, czy co? Dobra, tutaj... Cóż takiego możemy zrobić? Spalić te wozy? Dokładnie. Dobra, odsuńmy się. O, klasycznie. My łatwo palni. No Eivor, no, dawaj w krzaki. Tu masz wodę. A nie, to nie woda. Byśmy tutaj jeszcze chciały. Tutaj jest wsio. Tutaj jeszcze mamy do podniesienia jakiś drobiazg. No, elo. Nas tu nie podpalaj, cwaniaku. No, widzisz. Ty możemy to rozwalić? Nie wiem. Dobra. Hololololo. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Świetnie. Bierzmy sobie malinki. Bo tutaj jest sporo tych przeciwników. A, tu jeszcze jest. Czy oni tu praktycznie z każdej strony. Jest taki półmrok. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że nie do końca ich wszystkich widzę tutaj. Oni się potrafią tak zakraść. Niemiło. Dobra. Gdzie oni jeszcze są? Okej. Słyszę już naciąganie kuszy. Więc fajnie by było tutaj... Praktycznie z każdej strony. On tu jest u góry. Dobrze widzę. Elo. Tak się składa, że już tu zdążyłam wejść. Dobra. Przeszukajmy. Najgorsze, że... Ja tutaj stąd do nich nie strzelę. Ta kusza na dole nie ma takiego zasięgu w bok. No niestety. Tutaj sobie do nich nie postrzelam. Ale jakbym się, kurczę, przyniosła... A, dobra, tu są, dobra. Hmm.
Patrzcie, jaki ninja. Ha, bo w sumie zniszczone lub uszkodzone balisty lokalizuj osłab. Dobra, to sabotujmy to. W takim razie... Dobrze. Tutaj mamy fula. Wejdźmy dookoła. Tutaj jeszcze... Możemy sobie podnieść. Chyba zostaje tylko jeszcze to jedno, z którego ja korzystałam. Kto nas zauważył? Tu jest jeden cwaniaczek. Dobra, od razu go sobie wyeliminujemy. Będziemy mieć spokój. A i wracając do prezentów, to właśnie też dzisiaj najpierw byłam z psem na wybiegu, że mogła sobie pohasać. Tutaj sobie zasabotujmy. A potem wracając, zaszłam do paczkomatu i musiałam odebrać, już nie będę mówiła skąd, żeby nie robić tutaj reklamy, ale przyniosłam dwie paczki akurat z paczkomatu i nie spodziewałam się, że będą tak ciężkie. Naprawdę, powiem wam, że no, myślałam, że nie dojdę do domu. Myślałam, że nie dojdę do domu z tą paczką, bo przyszedł potężny karton, a w nim jeszcze kilka mniejszych tak jakby pudełek i no, myślę, że ważyło to co najmniej 10 kilo, no, ale tak jakby patrzeć z perspektywy tego, że czekajcie, gdzie musimy tutaj przejść? Z perspektywy tego, że miałam jeszcze psa i jednak kawałek było trzeba... Turlu, turlu, dobra, nie umarliśmy. Przejść, no to było to naprawdę nie lada wyzwanie, ale uwielbiam zamawiać prezenty. Lubię też je dostawać. Chociaż u mnie w rodzinie jest tak, że zdecydowałam... żeby jednak te prezenty były kontrolowane, bo nie lubię nietrafionych prezentów, naprawdę. Potem one leżą, nikomu się do niczego nie przydają. No jeżeli są takie naprawdę fest nietrafione. Dlatego u mnie sobie każdy sobie wybiera, co chce i potem wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Przynajmniej nie trzeba przy stole się sztucznie uśmiechać i udawać, że coś nam się podobało. Dobra. Tutaj już jesteśmy. Muszę wam powiedzieć, że zamówiłam naprawdę sporą ilość gier. Nie mam pojęcia, kiedy to ogramy. Szczególnie, że teraz ciśniemy w 3 gry. Zaraz będzie... Przecież... Zaraz oczywiście premiera Cyberpunk. Więc dojdzie nam kolejna gra. Bo raczej Assassinów nie zdążymy dokończyć. Is it done? It is. And have you laid your poles of hazel and composed your poems for this coming victory? I'm here to speak with Giedrich. Go on then. Your master of aids. Still dreaming of your precious stone. It is not dreams that led me here, Eivor. I've had visions, prophecies from the gods. Visions.
I'll sacrifice to Tyr this day, the Lord of Justice, the harbinger of flawless victory. Sigurd, what prophecies? Are we ready to assault the castle, Eivor? The signs' importance read well. Myślę, że śmiało możemy rozpocząć szturm. We are ready. Give the command. Good. And let's be quick about it. My scouts tell me a force of King Alfred's men is on the march. Let's end this before that flap-mouthed pudding has a chance to hit back. Mamy nowe zadanie, kamień Sagi. Strzelaj w ogniwa, aby opuścić most wzwodzony. Widzę, że wrogowie nieszczególnie są mną zainteresowani. Tutaj tego cwaniaka to jednak mimo wszystko wolałabym od razu rozwalić. Strzelać. Kurczę, właśnie dostałam powiadomienie o kolejnej paczce. Z paczką, a to dopiero co dwie przyniosłam. To się nie kończy. Ogniwa. A, tutaj one są z boku. Chodzi o te tu. Dokładnie. Jedno poszło. Przez chwilę myślałam, że pojawia się desynchronizacja gry. Ze względu na to, że pojawiają się takie trójkąty. O. Podnieś kratę. Jak mam podnieść kratę? Chyba muszę przejść na drugą stronę. Innej możliwości nie widzę. Oni tutaj wylewają to coś. To jest smoła. Bardzo bym nie chciała, żeby to się... na mnie wylało. Dobra, rozwaliłam. Świetnie. Druga smolarka, bo nie mam pojęcia, jak się ta waza nazywa. Tutaj chyba musimy zejść na dół. No wszystko musimy ich tutaj rozwalić. Kurczę, to są silniejsi troszeczkę przeciwnicy. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. O kurczę. Pikinier.
Dobra. Poszedł na hita. Tutaj. Zastanawiam się, w którym miejscu jest to otworzenie tej bramy. Podnieś kratę. Krzyżby z góry? Chyba tak. W sumie niepotrzebnie zeszliśmy, ale przynajmniej sobie oczyściliśmy drogę na dole. Podnieść kratę. Naprawdę nie mam pomysłu. Tutaj raczej gdzieś z drugiej strony wydaje mi się, nie możemy użyć kruka. Gdzieś od wewnętrznej strony, powiedzmy sobie, a nie możemy, dobra. Gdzieś od wewnętrznej strony powinny być jakieś łańcuchy, które będą powodowały wciągnięcie bramy do góry. Z tej strony nic nie widzę. Świetnie, znaleźliśmy. Dobra. Jeszcze stoi paru cwaniaczków. Ja sobie pozwolę ich od razu rozwalić. Chociażby dlatego, żeby nie przeszkadzali nam podczas podnoszenia bramy. Szybkie przeszukanie. Ekipo, chodźmy. I otwierajmy bramę. Dotrzyj na wewnętrzny dziedziniec. Jesteśmy. Ja jeszcze widzę trochę malin, to od razu sobie pozbieram. Pokonaj Edwinę. Konkretna. O kurczę. Kawał babki. Szczególnie, że zadaje nam potężne obrażenia. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, żeby się do niej zbliżać. Dobra. Oż kurczę. Tego nie przewidziałam. Kawał babki. Ajajaj. Zostało nam pół życia. O Jezus. Teraz nas. Tutaj mamy jeszcze trochę kurek. Hmm.
Kurczę, cwaniara robi takie uniki. Naprawdę nie chcę przeklinać, nie, ale... Dobra, chodźcie, tutaj jeszcze jakieś kurki poznajdujmy. Nie chciałabym stracić życia. Ajajaj, dobra. Gdzie jesteś, cwaniaro? O nie! Gdzie ona jest? Regeneruje jej się życie. Dobra. Patrzcie, jaka ninja. Oj, oj, oj. Jest naprawdę potężna, w ogóle... Kurczę. Podchodzenie bezpośrednio do niej w ogóle kompletnie mija się z celem, ale... Na dobrą sprawę nie mam już strzał. A niestety nie mogę sobie ich tutaj nigdzie wytworzyć. Ewentualnie trochę prowiantu. Chyba, że ją tu przyciągnę. Dobra. Nie było lekko. Ale całe szczęście udało nam się dokonać szturmu. The lofty lady. Do what you must, Thane of Dungheaps. As one loyal to her shire and her people, I know which of us God favors. Eivor bested you. It's for Eivor to decide your fate. Możemy albo dokonać wygnania, albo... Jedrik weźmie ją pod swoją opiekę. You fought with honor and purpose. For that I put you in Giedrich's care. You will see you're treated well. I will. So long as you recant your friendship with that pot of warm piss, King Alfred. Agreed. Take her away. I fulfilled my promise to you. I trust you'll do the same. An oath between our people. Aye, you've done us well, Eivor. I thank you. And if ever you need the like, I'll do what I can. I will. Count on it. I'd be quick about plundering. King Alfred will be on his way, and he won't be alone. I heard they have great blood feasts, where they kill 9 of every animal they can find. No dobrze, moi kochani, z mojej strony będzie to dzisiaj wszystko. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. I tym samym nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!